Radio Szczecin poleca. Gotowi na weekend? Witajcie, przygotujcie dużo wolnego czasu, bo będzie, oj, będzie się działo. Od dziś w kinach wszystkie nieprzespane noce. Na tle polskiego kina ostatnich lat ten film jest ewenementem. Opowiada o dzieciach transformacji wolności na młodość, spogląda bez wyższości. A w Pleciudze także premiera spektakl Disco Macabre. To bezlitośnie kpiąca ze współczesnego świata opowieść o disco-polowym tańcu ze śmiercią. W Stepnicy piąty przypływ teatralny, smaki kultury. Przez najbliższe dwa dni obejrzycie ponad 10 spektakli teatrów z regionu i całej Polski. W sobotę holenderska saksofonistka Candy Dulfer zagra w Szczecinie. Artystka znana jest na całym świecie ze swoich energetycznych występów. A jeżeli wolicie elektroniczne klimaty, szczerze polecam Wam koncert Reni Jusis, która niedawno wydała znakomitą płytę Bang i przypomniała o sobie po latach przerwy. Na zakończenie tygodnia koncert mistrza budowania muzycznego nastroju Fismola. Młody muzyk słynie z zapadających w pamięć koncertów, podczas których publiczność często siedzi na podłodze i daje się ponieść kameralnym opowieściom. Dla tych, którzy wolą trochę więcej energii scenicznej, mam propozycję koncertu duetu Be My. Zespół założyli dwaj bracia, którzy niedawno wrócili z Francji do Polski i tutaj próbują rozbujać swoją muzyczną karierę. Be My usłyszycie także w kawałku, który dziś wyłowiłam dla Was z sieci. A chodzi o premierę nowej piosenki Agima. Pulsujący klimatyczny teledysk promuje numer Carpet Burn, czyli drugi singiel z epki, o której wiemy na razie tylko tyle, że będzie. Agim Jelili znany jest z zespołów Oshibarak czy Nerwy, a Gim to jego solowe wcielenie. Czekamy z ciekawością na więcej. Bawcie się dobrze w weekend, a my widzimy się w sieci w nowym tygodniu. Radio Szczecin.